Witamy Państwa serdecznie, jak zawsze z Centrum Harmonii. Dzisiaj mam taki ważny komunikat. Adam, no chodź. Go. Ej, Adaś też chce. I przede wszystkim, jak wiecie, z nagrań, z wielu nagrań, ja i mój syn jesteśmy, Pieta, jesteśmy właścicielami salonu fryzjerskiego La Passion tutaj w Dynia. Patryk jest tutaj stylista fryzjer. Także rozwijamy się bardzo szybko. Patryk nie daje sam rady. I prosimy Was, wiem, że w Niemczech dużo polskojęzycznych ludzi mieszka. I teraz tak, jest propozycja od nas. Poszukujemy właśnie, bo chodzi też o niemiecki język. Tutaj mamy bardzo dużo niemieckich klientów. Jeżeli ktoś chce pracować i mieszkać w pięknym mieście Dynia, to prosimy, zwerbujcie się jako fryzjerzy, ale minimum 5 lat musi być Erfahrung w zawodzie. Także może być młoda kobieta, młody mężczyzna, może nawet dwóch zatrudnimy. Także zapraszamy, piszcie tam koło każdego nagrania. Jest kontakt do mnie na maila i ja przekażę Peterowi i Peter będzie ze zdjęciem. Opiszcie o sobie trochę i ważne, przekażcie telefon i mail. Peter będzie się kontaktował z Wami. Tak jak wiecie, mamy mieszkanie dla gości w mieście, są trzy sypialnie, także początek zamieszkania będzie zapewniony dla tych, którzy będą chcieli tutaj właśnie sobie żyć i pracować i w takim miejscu, gdzie inni marzą o tym. Także jak powiedziałam, minimum 5 lat być w tym zawodzie już, bo podstawa musi być i trzeba, bo mamy dużo klientów, to musi być od ręki, nikt nie może tłumaczyć, tylko każdy musi wiedzieć, co jest do czynienia. Mamy piękny, duży salon, ekskluzywny salon, także zapraszamy Was. Potrzebujemy już Was tutaj i myślę, że dużo jest młodych ludzi chętnych, którzy właśnie kochają ten zawód i chcą zmienić miejsce i zamieszkania i miejsce pracy. Także werbung proszę na maila ze zdjęciem, z opisem krótkim, z kontaktem, także Peter będzie się u Was zgłaszał i kochani, myślę, że będziemy mieli z Wami dobrą współpracę, no z tymi, którzy mają ochotę coś w życiu zmienić i chętnie tutaj być. I kochają swój zawód, to jest bardzo ważne, nie? Także tutaj jest praca w salonie od 9:30 rano do godziny 1:30. Południe, potem jest siesta i od godziny 5 po południu do godziny 8. Także od poniedziałku do soboty jest salon otwarty i jest bardzo dobrze, jak to się mówi, klientela wchodzi. Także nie chcemy, żeby wychodzili po prostu, bo nie ma terminu, bo nie ma fryzjer czasu. Chcemy, żeby właśnie wypełnić nasz salon Waszymi umiejętnościami. Dobrze, to na tyle. Jeżeli chodzi o, jeszcze nie wszyscy oglądają odnawianie komórek, tam jest dużo odpowiedzi od Rafaela. Jeszcze raz chcę zapowiedzieć. Tego sama nie wiedziałam też. To są informacje przekazane ze świata duchowego. Dużo poddaje się, chce być pięknym, wiadomo, tą młodość zatrzymać botoksem. Botoks, Rafał przekazał, jest wielka, wielka trucizna, jest to toksyczne. Zainteresujcie się, jest już dużo do znalezienia, bo wtedy szukałam i potem znalazłam po tej informacji, bo chcę się tego potwierdzenia albo rozszerzyć tą wiedzę. Botoks to jest nic innego, jak jest, to są martwe komórki. To są ze zwłok, z wyskrobanych embrionów, po prostu ze zmarłych ciał jest wykorzystywany właśnie te martwe komórki do wstrzykiwania i potem się to ciało robi też martwe, nie ma mimiki.
zapoznajcie się z tematem. To jest, niech da każdemu do myślenia. I przede wszystkim odnowa komórki nie działa w tym momencie, aż ciało nie odbył, to jest długi proces, żeby ciało odrzuciło tą toksynę, tak, i dowiedzcie się po prostu, co jest robione ze zwłok. Także to tylko taki nadmiastka, bo będę nagrywała, przekażę Wam więcej informacji na ten temat, bo mam ich bardzo dużo, ale chodziło mi tylko o to właśnie, żeby ten komunikat, bo mamy ciśnienie na dobrych fryzjerów, żeby tutaj przybyli. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i czekamy na od Was na maila i zgłaszajcie się. Z tego miejsca namaste.